Cześć. Z ogromną przyjemnością chciałbym Was poinformować o nawiązaniu ze współpracy, o moim nawiązaniu współpracy z firmą TOSA. Firma TOSA, co najważniejsze, jest małą firmą z Polski, która od kilku lat oferuje e-bajki. Jest to dla mnie ogromna sprawa, pewnego rodzaju spełnienie marzeń, ponieważ byłem już zmęczony rozmowami z osobami z marketingu, z firm rowerowych. Byłem już zmęczony stricte jeżdżeniem dla kogoś. A w tym wypadku stałem się częścią tego przedsięwzięcia i oprócz obowiązków takich stricte, które ma rider, będę miał spory wpływ na rozwój produktu oraz na budowanie wizerunku marki. Firma TOSA działa dość krótko, to jest chyba czwarty rok, ale rozwija się dynamicznie i ma wszystkie atuty małej firmy, czyli możemy w bardzo szybkim czasie realizować różne projekty. W ofercie teraz mamy dwa rowery górskie, oczywiście w pełni zawieszone. To jest TOSA specyfikacji JIG, czyli BOR, model JIG. I jest to 160 mm, 64 stopnie główka. Mogą być małe koła, mogą być duże, może być mulet, ja chciałem małe. Jest to rower enduro. Bafang M510, bardzo dobrze działający, ekonomiczny silnik, który się nie psuje, albo się psuje dużo mniej od innych silników, i polskiej produkcji bateria 840, bardzo duża bateria. Ten pomysł, ten rower jest przeznaczony dla ludzi, którzy cenią sobie duże zasięgi, dużą moc, duże wspomaganie. Ale tak jak wcześniej powiedziałem, jesteśmy w trakcie realizowania różnych ciekawych projektów. Najważniejszy z nich to nasz autorski model roweru, nad którym bardzo intensywnie pracujemy. Z racji tego, że rowery są składane w Polsce, mamy w ofercie dowolność malowania, można sobie wybrać kolor, cokolwiek człowiek chciałby mieć na ramię, można sobie to wszystko zamówić. Tutaj też jest konfigurator na stronie, gdzie można sobie skonfigurować to, jak ten rower ma zostać złożony, czyli jest z naszej strony wyjście do klienta, który potrzebuje czegoś więcej niż rower z katalogu. Nasze rowery dostępne są na stronie internetowej tosabikes.com. Tam jest też konfigurator, możecie się wszystkiego dowiedzieć. Powiem Wam szczerze na zakończenie tego filmu, że jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Ten temat już długo trwa, nic nie wrzucałem z przyczyn oczywistych, natomiast wiele rozmów, wiele testów. Wrzucę teraz właśnie filmiki, no naprawdę przetestowałem to rozwiązanie na różne sposoby. Cieszę się, że moje doświadczenie jeżdżeniowe, elektryczne, e-bajkowe mogę wykorzystać na takiej płaszczyźnie tworzenia czegoś bardzo fajnego, z bardzo fajnymi ludźmi. Do fajnych ludzi jest to adresowane, to jest fajne, praca marzeń. Widzimy się na ścieżkach.